często myj ręce mydłem i wodą. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. W przypadku podejrzenia zakażenia zadzwoń pod 800 190 590. Pochmurny dzień, widok z lotu ptaka, panorama niewielkiej miejscowości. Wśród bezlistnych drzew blisko drogi stoi kościół, jasna budowla z wieżą pokryta jasnoszarym, blaszanym dachem. Tytuł odcinka: Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Galewie. Mówi ksiądz Jacek Buda, kustosz Galewskiego Sanktuarium. Znajdujemy się na Świętej Górze Przemienienia Pańskiego w Galewie. W 1830 roku w czasie powstania listopadowego giną w okolicy żołnierze, którzy zaangażowali się w ruch powstańczy. Zostają pochowani tutaj na Wzgórzu Galewskim, w okolicach, gdzie w tej chwili znajduje się ołtarz soborowy. Na tej ich mogile zostaje w 1845 roku wybudowana świątynia staraniem Wincentego i Marii Przechadzkich, właścicieli tutaj dóbr. Ta świątynia została wybudowana też i dlatego, że w 1837 roku panowała w całej okolicy epidemia cholery i mieszkańcy pobliskiego Turku postanawiają właśnie 6 sierpnia, w Dzień Pańskiego Przemienienia, udać się na Wzgórze Galewskie, by tutaj przy tej mogile, w kaplicy znajdującej się na mogile powstańców listopadowych, modlić się o ocalenie od tej epidemii, aby ta epidemia została cofnięta. I kiedy wracają do Turku, okazuje się, że ci, którzy wydawało się, że trzeba będzie ich pochować, ponieważ byli już w stanie krytycznym, wychodzą do rogatek Turku i dziękują im za tą ofiarę. I od 1852 roku mieszkańcy Turku co roku na 6 sierpnia przychodzą w pielgrzymce dziękczynnej, dziękując za ten cud ocalenia z 1837 roku, a także i prosząc o Boże błogosławieństwo na kolejne lata. To spowodowało, że w 2013 roku biskup ordynariusz podniósł ten kościół do rangi Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. Ksiądz Buda jest w kościele. Mówi do kamery. Kościół pierwotnie był wybudowany jako z przeznaczenia jako kaplica dworska. Mówiąc o kaplicy dworskiej, to tutaj przechadzcy Wincenty i Maria bardzo się postarali, ponieważ w tym kościele jako kaplicy dworskiej znajdowało się 5 ołtarzy. Ołtarz główny i 4 ołtarze boczne. Pozostało z tych ołtarzy bocznych tylko ołtarz świętego Walentego, znajdujący się po lewej stronie ołtarza głównego w naszej świątyni. W 1920 roku biskup kujawsko-kaliski Kazimierz Litowiecki eryguje przy kościele Przemienienia Pańskiego w Galewie parafię, wydzielając ją w całości z parafii Brudzew. Kilka dni temu obchodziliśmy stulecie właśnie erygowania naszej wspólnoty parafialnej. Galewskie sanktuarium z zewnątrz. Kościół stoi na rozległym, zielonym terenie otoczonym niewysokim, jasnym murem. Wieżę wieńczy wieloboczny hełm z krzyżem na szczycie. Kościół, w którym się znajdujemy, został wybudowany w 1845 roku staraniem Wincentego i Marii Przechadzkich. Ten kościół pierwotnie był przeznaczony jako kaplica dworska. Za ołtarzem głównym znajduje się krypta rodowa, w której zostało pochowanych 19 ciał przechadzkich. Ostatni potomek przechadzki, budowniczy tej świątyni, został pochowany w 1972 roku. Kiedy kościół został podniesiony do rangi parafii, jeden z kolejnych proboszczów w latach 1927-1930 dobudowuje za ołtarzem głównym zakrystię, a nad zakrystią balkon, by w ten sposób też umożliwić odprawianie mszy świętej w odpust 6 sierpnia na zewnątrz świątyni, gdyż ze względów na pojemność kościoła, na warunki tutaj znajdujące się w środku, wszyscy nie mogliby normalnie wziąć udział w mszy świętej. Sanktuarium od frontu. Do świątyni prowadzą sklepione łukowo drewniane drzwi. W kościele znajdują się stacje Drogi Krzyżowej, wyrzeźbione w drewnie, także figury świętego Antoniego i świętego Franciszka. W kaplicy Przemienienia, która też nazywana jest kaplicą relikwii, znajdują się relikwie świętego Jana Pawła II i świętej Rity. Na jednym z zachowanych bocznych ołtarzy
w naszej świątyni znajdują się relikwie świętego Walentego. Ten ołtarz właśnie poświęcony jest Walentemu. Najstarszy obraz znajdujący się w naszej świątyni, pochodzący z XVIII wieku, przedstawia świętego Walentego i znajduje się przy chórze. Wnętrze sanktuarium. Obraz przedstawia świętego Walentego z Pismem Świętym w dłoni. Główny ołtarz pochodzi z połowy XIX wieku. Na zasuwie mamy przedstawioną świętą rodzinę, która zasłania obraz Matki Bożej Częstochowskiej, namalowany przez pana Wilczewskiego, ucznia Józefa Mehofera, w czasach, kiedy Józef Mehofer malował polichromię kościoła Serca Jezusowego w pobliskim Turku. Znajdują się tam też naturalnej wielkości figury świętego Piotra i świętego Pawła. Ołtarz soborowy został wykonany i konsekrowany przez biskupa Bronisława Dębowskiego w roku 2000, kiedy przeżywaliśmy jubileusz odkupienia. Ołtarz główny. Obraz przedstawia kilkuletniego Chrystusa, który trzyma za ręce Maryję i Józefa. Józef drugą dłonią ujmuje kwiat lilii. Nad Chrystusem unosi się biała gołębica, od której bije spływające na Chrystusa światło. Z góry spogląda na nich Bóg Ojciec, przedstawiony w postaci sędziwego starca w otoczeniu aniołów. W 2010 roku przyszedłem do tej parafii i kiedy przeglądałem dokumentację związaną z kościołem, dokumentację związaną tutaj z terenami przyległym do kościoła, okazało się, że w bardzo strasznym stanie znajduje się więźba dachowa w naszej świątyni i dlatego też poprosiłem architektów, aby przyjechali, zobaczyli, dokonali przeglądu, a także inwentaryzacji i by też w konsekwencji przymierzyć się do wymiany tego dachu. Dach był w takim stanie, że architekci stwierdzili, że jeżeli to ma spaść, to niech spadnie w nocy, bo jeżeli by spadło w ciągu dnia, mogłaby dojść do tragedii. Sytuacja była bardzo trudna, bo parafia jest małą parafią, wiernych jest bardzo mało, jest to parafia biedna, ale też i bardzo zaangażowana, więc postanowiliśmy dokonać tego remontu, ale wiadomo, że własnymi siłami było, to przekraczało nasze możliwości także finansowe, dlatego też w 2012 roku, kiedy gdzieś w międzyczasie wpadła mi do rąk książka o świętej Ricie, wszedłem z nią w układ, że masz mi tutaj pomóc tym remontem dachu i były różne perturbacje przez 3 lata, w końcu w 2015 roku udało się, parafia zdobyła dofinansowanie. Też coś niesamowitego, raz, że udało się zdobyć to dofinansowanie, a dwa, remont dachu, który normalnie powinien trwać około 4-5 miesięcy, trwał 1,5 miesiąca. I w tym 2015 roku, też taka dygresja, historia, panowała ogólnie w Polsce susza, szczególnie tutaj okoliczni wójtowie bardzo marudzili na proboszcza z Galewa, ponieważ deszcz zaczął padać wtedy dopiero, jak zaczęliśmy kłaść blachę. Także przez te 1,5 miesiąca nie było deszczu i można było spokojnie ten remont prowadzić. Także tutaj naprawdę ta Rita działała i przez to, że znalazły się pieniądze i przez to, że znalazła się nagle firma, która ten remont podjęła, zawdzięczamy właśnie Ricie to, że udało się naprawdę potężną sprawę dokonać w 1,5 miesiąca i też pospłacać wszystko, także w tej chwili już można powiedzieć, że o remoncie dachu od tej strony finansowej zapomnieliśmy. Sanktuarium. Widok z lotu ptaka. Dwuspadowy dach z szarej blachy. Wyrastają z niego wieża i niewielka dzwonnica. W tylnej części kościoła na piętrze znajduje się zewnętrzna galeryjka z ażurową balustradą. Osłania ją niewielki daszek przypominający baldachim. Pobliską szosą przejeżdżają samochody. W parafii naszej odbywają się odpusty ku czci przemienienia Pańskiego, na które zdążają mieszkańcy pobliskiego Turku, ale także i okolicznych wiosek. W czasie całego dnia przez Wzgórze Galewskie przewija się około 20 tysięcy wiernych. Innymi mniejszymi odpustami jest to odpust ku czci świętego Walentego, przypadający 14 lutego, na który pielgrzymują też tutaj okolicznie, jest on już troszeczkę może mniejszy i niedawno, od kilku lat, 22 maja, odbywa się odpust ku czci świętej Rity, której relikwie znajdują się w naszym sanktuarium. Były one wprowadzone uroczyście przez biskupa Wiesława Meringa 21 maja 2013 roku.
Każdego 22 dnia miesiąca odbywa się w naszym sanktuarium nabożeństwo ku czci świętej Rity, w czasie którego czytane są karki z prośbami, podziękowaniami czcicieli świętej Rity, a także błogosławione są róże świętej Rity jako znak właśnie tej świętej, która otrzymała róże zimą, kiedy odchodziła z tego świata. Każdego 14 dnia miesiąca odbywają się nabożeństwa do świętego Walentego z namaszczeniem olejem egzorcyzmowanym świętego Walentego, a także w czasie tych nabożeństw błogosławione są lekarstwa i pomarańcze świętego Walentego. Jako znak tego Walentego jest to zwyczaj wzięty, przeszczepiony do naszego sanktuarium z Włoch. Każdy pierwszy czwartek miesiąca w naszym sanktuarium odbywają się godzinki, śpiewane są godzinki ku czci przemienienia Pańskiego, a także też i przedstawiamy wszystkie prośby, które składane są o przemianę naszych smutków, strapień, pocieszenie i radość właśnie kierowane ku Jezusowi przemienionemu. Sanktuarium w Galewie cieszy się także i obecnością relikwii świętego Jana Pawła II, które zostały uroczyście wprowadzone 6 sierpnia 2013 roku w czasie odpustu na przemienienie pańskie i też w związku z tym każdego drugiego dnia miesiąca odbywają się specjalne nabożeństwa ku czci świętego Jana Pawła II, w czasie których wręczana jest egzorcyzmowana sól świętego Jana Pawła II. Wnętrze galewskiego sanktuarium. Śpiewa chór Palestrina z sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej w Gostyniu. Sanktuarium nasze cieszy się liczną obecnością pielgrzymów, którzy tutaj przybywają, by właśnie przede wszystkim za przyczyną świętej Rity prosić o wstawiennictwo, o orędownictwo u Jezusa Przemienionego, szczególnie jeżeli są to prośby związane z uratowaniem od wszelkiego rodzaju nałogów, alkoholizmu. Także też wielu pielgrzymów prosi o uratowanie małżeństwa, o poczęcie dziecka. Też jeżeli chodzi o świętego Walentego, tutaj przyjęło się powszechnie, że Walenty jest patronem zakochanych. W naszym sanktuarium bardziej skupiamy się na tym, czym święty Walenty patronuje. Patronuje osobom chorym, osobom uzależnionym, osobom chorym psychicznie. Dlatego też właśnie w sposób szczególny 14 lutego, ale także i każdego dnia miesiąca 14, przede wszystkim zwracamy się z prośbą za przyczyną świętego Walentego do Jezusa Przemienionego, aby uleczył, aby uzdrowił, aby też wyrwał z tych szponów różnych chorób, przede wszystkim psychicznych. Niektórzy mówią, że zakochanie też jest chorobą, zawsze prowadzącą ku dobru, więc tutaj też i o zakochanych pamiętamy. Jeżeli chodzi o świętego Jana Pawła II, tutaj przede wszystkim pielgrzymi zwracają się za jego przyczyną, prosząc o Boże błogosławieństwo dla dzieci, a także i o uratowanie rodzin, małżeństw zagrożonych rozpadem, zagrożonych różnymi przejściami. Wnętrze sanktuarium.
figura świętego Jana Pawła II w ołtarzu, niewielka gablota z relikwiarzem w kształcie monstrancji z niewielkim okrągłym puzderkiem w środku, w którym umieszczone są relikwie. W centralnej części ołtarza znajduje się obraz przemienienia pańskiego. Chrystus unosi się wśród obłoków nad ludźmi, padającymi twarzą do ziemi. W parafii naszej działa rada parafialna, działają ministranci, działa schola, działają koła różańcowe, które też wspierają rozwój sanktuarium, które dbają o to, aby też i pielgrzymi, którzy tutaj przybywają, też dostali czasami tą przysłowiową herbatę, kawę i kawałek ciasta. Nie tylko wstawiają się za pielgrzymami, ale też i modlą się w intencji tych wszystkich, którzy tutaj przebywają, w intencji swojej, naszej parafii, modlą się za siebie nawzajem, angażując się w liturgię, angażując się w nabożeństwa, które są tutaj sprawowane w wyznaczone dni. Wnętrze sanktuarium, złocony ołtarz, złocone, bogato rzeźbione tabernakulum. Z obu stron tabernakulum stoją świeże kwiaty. W naszym sanktuarium znajduje się Księga Łaz, do której wpisywane są prośby, podziękowania otrzymywane w naszym sanktuarium za przyczyną świętych, czczonych tutaj na Świętej Górze Przemienienia i też prośby i podziękowania za przyczyną Jezusa Przemienionego, bo też przede wszystkim to miejsce z tym Jezusem Przemienionym jest związane. Tutaj też, co też ważne i warto podkreślić, bardzo wiele odbywa się spowiedzi, to spowiedzi czasami kilkuletnich, rocznych czy kilkudziesięcioletnich. Na 6 sierpnia w naszym sanktuarium spowiada 20-30 kapłanów i przez cały dzień naprawdę mają bardzo wiele pracy, dzielą tym, obdarzają ludzi tym Bożym miłosierdziem, aby też pojednani mogli przystąpić do stołu Pańskiego. Droga. Przy niej niewysokie zabudowania, nad którymi góruje wieża kościoła. Za świątynią naszą znajduje się działka ofiarowana przez właścicieli tych ziem, Wincentego i Marii Przechadzkich, licząca około 5 hektarów, na której została wybudowana staraniem mojego poprzednika, księdza kanonika Stanisława Gołębieskiego, droga krzyżowa. Tę drogę krzyżową wykonał nasz parafianin, pan Karbowy. I ta droga krzyżowa połączona jest z Kalwarią Saletyńską, gdyż przygotowując się do jubileuszu stulecia naszej parafii, przeżywaliśmy 9-letnią nowennę, w którym jeden rok nowenny poświęcony był Matce Bożej i tutaj podjęliśmy inicjatywę, gdyż przed świątynią znajduje się pomnik Matki Bożej Saletyńskiej z matką i dzieckiem, by właśnie rodziny naszej parafii odwiedziła w tym roku maryjnym figura Matki Bożej Saletyńskiej. Ta figura Matki Bożej Saletyńskiej, która nawiedzała wszystkie domy naszej parafii, znajduje się na początku Kalwarii, natomiast kolejne figury zostały już później ufundowane przez poszczególnych parafian. Ta Kalwaria Saletyńska nawiązuje właśnie do tego roku maryjnego, nowenny, przygotowujący naszą wspólnotę parafialną do jubileuszu stulecia erygowania tej parafii tutaj na Wzgórzu Galewskim. Tam też znajduje się jeden z pierwszych, jak mówią tutaj miejscowi, pomników Jana Pawła II, wystawiony staraniem też mojego poprzednika już w 1978 roku, jak papież został wybrany na stolicę Piotrową. Ten pomnik to jest głaz przywieziony z kopalni, pobliskiej kopalni KWB Adamów, na którym została wyrzeźbiona podobizna papieża, a za pomnikiem znajdują się pielgrzymki, które odbył przez cały swój pontyfikat. Dwie tablice wśród drzew. Na tablicach wypisane są kolejne miejsca pielgrzymek Jana Pawła II. Święta Góra Przemienienia Pańskiego w Galewie to szczególne miejsce. Miejsce, do którego pielgrzymują wierni nie tylko z pobliskiego Turku, ale także i z całej okolicy. Zdarzają się także i pielgrzymki spoza granic naszego kraju. To miejsce, gdzie w szczególny sposób odbierają cześć relikwie świętego Walentego, świętej Rity i świętego Jana Pawła II. Są to święci, za przyczyną których przedstawiamy nasze prośby, nasze podziękowania Jezusowi Przemienionemu, aby te nasze smutki i strapienia przemieniał w pocieszenie i radość. Tej pomocy orędownictwa szukają
ci, którzy przeżywają problemy osobiste, przeżywają problemy zdrowotne, przeżywają problemy w małżeństwie, w rodzinie, problemy z dziećmi. W imieniu Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, w imieniu wszystkich parafian bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia Świętej Góry Przemienienia w Galewie, do zatrzymania się tutaj w naszej świątyni, ale także i w pobliskim lesie, aby pośród drzew, pośród śpiewu ptaków, też i usłyszeć głos Pana, który do nas przemawia, który chce te nasze serca